Hej, 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 witajcie serdecznie w 16 odcinku z Gdynego City Time Agent. I w tym momencie jesteśmy właśnie w misji, dokładnie tak, kolejna misja. Jeśli chcecie zobaczyć ten wstęp, no, a nie oglądacie poprzedniego odcinka, to jest ona właśnie, jest on właśnie na samym końcu tego poprzedniego odcinka. I naszym celem ogólnie jest teraz znalezienie rakiety i w sumie ukradnięcie z niej łazika. A no właśnie, który znajduje się właśnie w niej. Tak to więc wygląda, w takim razie, tylko że to nie jest ta rakieta niestety, tylko taka nieco większa, więc tak to się prezentuje. Okej, ale zawsze 1 na 4 mamy zdobyte, więc zawsze to jakiś plus. I udało nam się w tym momencie zdobyć bohatera Lego, czyli... Nie patrzyłem na to. Czyli zdobyliśmy już wszystkie klocki, znaczy odpowiednią ilość monet, jeśli chodzi o tą misję. Dzięki temu, że mamy te monety razy 8 właśnie, więc fajnie. W sumie zdobyliśmy to dzięki temu, gdyż przed chwilą był chyba fioletowa monetka i dało nam to całe 80 tysięcy. Więc bardzo fajnie zresztą. Dokładnie. Przejmować nie ma czym. Jest plus, to jest plus. Dokładnie. Ile mamy? 112 tysięcy już monet. No to fajnie. Mi to się podoba. Kasa oczywiście będzie szybko wpadała. I właśnie, to jest chyba teleport bodajże, albo coś w ten de... No tak, to jest teleport. Ciekawa sprawa ogólnie. No ale jesteśmy już dalej. No i tyle w sumie. Okej, to mogę zbudować. I jakiś obraz? Chyba coś w ten deseń. 1 na 3, może być, czemu by nie? Zawsze to coś. Tam na dole przypadkiem nie ma czerwonego klocka? Ale to zobacz, bo coś tam widziałem takiego. 2 na 3, nie, to nie jest czerwony klocek, tylko po prostu tutaj mamy... otworzyliśmy drzwi. Aha, no to fajnie, to może coś tu będą się wynieść za chwilę. Więc to zniszczmy te wszystkie skrzynki, nie skrzynki, bo tu zapewne w nich coś właśnie jest schowanego. Tak myślę, ale mogę się też mylić, zobaczymy za chwilę. No póki co w sumie nic nie ma, jeszcze skrzynki ogólnie z tej strony po lewej, tutaj te dwie sztuki, w której jeden z nich nic nie było, a w drugiej chyba też nie do końca. Dobra, więc tak, może znaczy się tutaj coś jest do wzięcia i będę mógł po prostu stąd na przykład to wynieść albo coś w ten deseń. Zaraz się przekonamy, ale na pewno coś tutaj jest do zrobienia, bo właśnie już coś robimy. To jest taka chyba mini rakieta. O, fajnie, 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 fajnie. I poleciała. I dodatkowo gdzieś wleci, o, no i gdzieś wleciała i proszę bardzo. Mamy kolejne nasze przedmiaty potrzebne i tutaj chyba będzie, a no właśnie, taka skrzynka specjalna znowu. I zobaczmy, czy mi się uda. Lewo, prawo, dół i góra. Więc lewo, prawo, dół i góra. No i tak to się robi. A więc świetnie, moneta mi zniknęła niestety. No i zobaczmy, co takiego tutaj nam przyniosą. Co takiego tutaj się pojawi może raczej. I są... To znaczy nie są, tylko i był tam barwnik, w takim razie bardzo fajnie. Oraz jesteśmy znowu coraz dalej, coraz wyżej, więc też jakiś tam plusik, znaczy ten plusik ogromny. Dobra, i mamy 3 na 3, znaczy się będą 3 na 3, elegancko, no i zobaczmy co dostaniemy w jaką nagrodę. Otrzymujemy kolejny fragment, więc bardzo fajnie, 2 na 4, zawsze to coś tam jest. Zawsze coś tam jest dodatkowego, więc mi tam pasuje taka opcja. A więc okej, to muszę zrzucić, tak? No raczej tak i chyba tu będą właśnie te elementy i chyba też tak właśnie jest, więc świetnie. Możemy już w takim razie popchać to do końca, więc zróbmy to. A no właśnie, zróbmy to. I to jest bateria chyba, tak? Powinno być przynajmniej. Tak, to jest bateria, która już tutaj działa, wszystko zasilone. I to jest dynamit. Aha, widziałem, gdzie ten dynamit trzeba wstawić. O tu dokładnie właśnie do tej beczułki i pięknie, za chwilę będzie. Dobra, wybuchnęło i możemy iść do przodu, możemy, dobra. Jest winda, a więc jesteśmy coraz dalej, coraz wyżej, więc to mi się podoba. Tutaj może...
Właśnie tu chciałem powiedzieć, tutaj może będziemy ich po kolei resztować. I mniej więcej tak się też i stało. Więc dobra. W sumie mniejsza już o to, więc tak, tutaj bierzemy właśnie tutaj na początku to wypchamy, wyciągnijmy, nie wiem co to jest, ale zaraz się dowiem. I otrzymaliśmy jakiś przedmiot. Nie wiem do końca co to jest, ale zaraz się przekonamy. To wkładamy gdzieś tutaj mniej więcej, więc może być. Skoczę może tędy i włóżmy to. Aha, to teraz jakiś jest jeden gór, znaczy włącznik 1 na 3, więc dobra. Tutaj powinien być gdzieś kolejny, za chwilę znajdziemy. I po lewej może jeszcze tam, gdzie właśnie trzeba się tak jakby włamać, będzie jeszcze jeden, za chwilę się przekonamy. Więc na początek dojdźmy po prostu tutaj na sam koniec i to będzie też nie. To zdaje to raczej nie było tam. Ale dobra. Mamy drugi. Jeszcze gdzieś jakimś sposobem wyrzuciłem, no to trudno się mówi. On cały czas gada tam z tyłu jeszcze, trochę to rozprasza, ale nie się wiem. Dobra. I gdzieś pewnie w tych drzwiach jest trzeci element, więc zaraz się przekonamy. I zapewne będzie on właśnie w tych ostatnich. To nie ma już nic pewnie od których zacząłem, tylko po prostu jest w ostatnich i tyle w temacie, więc zaraz się przekonamy. No i patrzcie, jest w ostatnich. Chyba, że po prostu byłby w tych. No może i tam, nie wiem, mniejsza. Ważne, że trzeci jest i teraz będziemy mogli to wszystko już aktywować. Znaczy to wszystko już się aktywuje i zobaczmy, co takiego się stanie. Aha, otworzyło mi się, jest kolejna fioletowa moneta. I co, to tyle? Po monetę tutaj przyszedłem? Chyba nie, ale dobra, patrzcie, 360 tysięcy monet mam już na ten odcinek. Więc spore to jest ogólnie, nie żebym coś, ale to jest dosyć dużo. Tu potrzebujemy siła, silną postać, takiej nie posiadam. Więc po co tutaj przyszedłem? Jest no może przypadkiem taka planeta na górze? Nie, nie widać. Tam coś tam jakiś czas temu mówili o tym, ale... Mniejsza, a ogólnie po co ja brałem, a nie, brałem tą farbę, żeby właśnie móc tu wejść. To dobrze. Czyli co, nie zdobię tego? A może ten, astronauta da radę? Nie, też nie da radę. Nie można użyć, kontynuuj fabułę. No ja wiem, że mam kontynuować fabułę, tylko nie wiem jak. Na chwilę obecną. Nie, no tam z przodu jest winda po prostu, zwyczajnie. Może to mam jeszcze raz przemalować? Spróbuję w sumie. Ja mam w tym momencie zieloną, co nie? Tak, w tym momencie mam zielony barwnik, więc wejdę tam jeszcze raz. Chyba, może będę mógł wziąć ten różowy, czy jaki tam był, fioletowy, czerwony, cokolwiek, zobaczymy. I właśnie sobie biorę tego naszego rabusia i weźmy ten kolor i otrzymujemy w tym momencie kolor fioletowy. No to może być i fioletowy, chyba że na górze jesteś do malowania, ale w sumie nie wiem. Tego już się nie da przemalować, okej. Tyle wiemy już. Tu z tego rakietu raczej też nic nie muszę działać. Tak coś obstawiam. Więc nie ma co. Tutaj nie, no chyba na górze to jest raczej najprawdopodobniej właśnie tam coś możemy zrobić. Bo niby gdzie indziej. No właśnie, tylko pytanie brzmi może tutaj jeszcze tak na szybko co? Chase McCain Dabuś. I może tak przyjadę sobie kursorem. Gdziekolwiek to się da. I coś wykombinujemy, ale nie za bardzo, nie jest zbyt wiele miejsc, gdzie to się da zrobić. Patrz, przemalowałem to wszystko sobie. Możemy przemalować. Może to da się zniszczyć. O, to da się zniszczyć. O, elegancko, może o to chodzi. Zobaczymy. W sumie jak nie wiesz co robić, to niż wszystko po kolei, to jest też jakaś tam taktyka. Ale niestety nie do końca działająca, ale zawsze coś tam powiedzieli, więc i tak nie najgorzej. No, niszczymy dalej w takim razie, to się da przypadkiem? Tego się nie da. Nie, tego się nie da. No nie wiem, powiem wam, nie wiem co mam tutaj zrobić na chwilę obecną, chyba że z tą baterią może coś. Tu jest nie tak, ale nie, bo to ogólnie... Nam dało dynamit chyba. Chyba tak. Dobra, idę jeszcze raz na górę.
No zaraz się wykombinuje, nie ma co się martwić. Ale ogólnie problem mały jest, chwilowo. Bo nie wiem, co tu można jeszcze zdziałać dodatkowo. Nie posiadamy silnej postaci, no nie ma takiej opcji. A czy nauta nie jest silny? No nie, no tutaj nie, po prostu nie i tyle. A reszta jest zablokowana. Zdjęcie? No chyba nie raczej. To nie jest zdjęcie na datek. To właśnie. Chyba, że spróbuję jakoś tym. Może tam na górze coś. Czyli da się tak lekko porozglądać tutaj. Z przodu. Nie widać zbyt wiele. Dobra. Spróbuję wziąć jeszcze raz ten inny barnik i jakoś jeszcze raz postrzelać, bo to chyba raczej ten będzie nam potrzebniejszy, zielony. Chociaż nie, no nie ma nigdzie tych... Nie wiem, powiem wam, nie mam pojęcia, co ja mam zrobić w tym momencie. Aż sam się zdziwiłem, szczerze mówiąc. Bo nie wiem. Właśnie. To obraz ogólnie 3x3 już mieliśmy wcześniej zdobyte, więc to już jest z głowy. No, góra musi być! No tak czuję, bo tu innego przy... A jest jakaś mapa tu? Jest jakaś mapa tu. Ale tu nie ma żadnego wyjścia. Ani przejścia. Ukradni łazik kosmiczny z wyspy Apollo. Coś w ten deseń. Więc tak. Rabuś wzięty. Zostały jeszcze tutaj barierki ogólnie, ale to nic nie dało nam. Chyba, że da się strzelić... Może ten? Da się strzelić w to z przodu. Komputery. Ale tu się nie da w nic strzelić. Nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. Naprawdę. Jodź. Jest to odcinek. Jeszcze niedużo dosyć, ale... Ale czy ja tutaj coś zostawiłem, powiedzcie mi? Czy ja tutaj coś zostawiłem? Cokolwiek. Nie wydaje mi się. No chyba, że ja posiadam postać, która jest silna, ale niby kto? Rabuś nie jest silny. Ja mogę próbować. Dobra, niech będzie. Ale piszę, że jest potrzebny mi ten... ten drugi. Nie można użyć, kontynuuję fabułę. No widzę właśnie. Nie wiem, powiem wam. Tutaj da się jakiś wcisk robić, cokolwiek, skocz. Aha! To jest telepo... No tak. To był teleport. Dobra, mniejsza. Ważne, że się udało. Ważne, że się udało. To gdzieś muszę jeszcze na szybkość przetestować. Nie wiem, czy to zadziała, ale... Nie da się w te słońce strzelić. O, dobra, trudno się mówi. Dobrze, że wiem, co zrobić. Taki plus chociaż. No cóż, bywa i tak, jak widać. No ale to jest teleport. Myślałem, że tylko dostaniemy to, co tam dostaliśmy. W sumie nie wiem, co tam dostaliśmy, ale mniejsza. Dobra. Już nic nie mówię, robimy to, co zrobić mamy i tyle. Się przejmować nie ma czym. A no właśnie, jest jak jest, trudno się mówi i tyle. Idziemy tam, gdzie iść mamy, czyli tutaj na lewo. Teraz bym nie chciał stąd spaść przynajmniej i nie spadłem, więc dźwignia aktywowana i tym sposobem plany zaczęły się kręcić, cały świat wiruje i tak dalej, i tak dalej. A dzięki temu zobaczymy, co się stanie. Yep, that might get their attention. I hope that vent up there leads to the hangar. Szybem. Dobra. A więc o to chodziło, jesteśmy w kolejnym miejscu. I już raczej powoli zbliżamy się do końca, bo mamy tak po zamiast rakieta. How do I get the moon buggy out of the shuttle? There should be a button you can press to open its delivery bay. And that'd need power to work, right? Yeah. Why? I think I broke the power supply back there. And now the control room is full of people. Right. Hang on. It's okay. There should be some high-powered lasers in the hangar. You can use them to power up the shuttle. Wow. There is literally nothing you can't find with these online encyclopedias. Okay. Anything else I should know? The annual rainfall in Lego City? Thanks, Ellie. Dobra. Nie patrzyłem, co ona tam mówi. Nie czytałem tego, jak nie słuchałem do końca, ale mniejsza. Więc tak, jakoś musimy... Znaczy teraz przynajmniej mam tą farbę, więc taki plus chociaż.
Tu się strzela właśnie i dzięki temu mamy drabinkę elegancką. No i pięknie, tak? To mi się podoba. I dzięki temu jeszcze dodatkowo tam również kolejne rzeczy się pojawiły, czyli musimy tą skrzynię najprawdopodobniej zniszczyć, żeby ten promień po prostu poszedł tak jakby dalej. Więc okej, niech będzie tutaj szybko jeden i drugi. Aresztuję was w imię prawa. i tak dalej, okej, dwóch pokonanych, świetnie. Więc tam, może te skrzynie od razu poniszczę, żeby wszystkie tak jakby zeszły z drogi, tu widzę, że mogę coś zbudować, więc mi od razu to wypróbuję sobie jako ten nasz astronauta, więc zobaczmy, co my tutaj mamy, no i tak, lewo, dół, prawo, góra, okej, to damy radę, lewo, dół, prawo, no i jeszcze góra, okej, elegancko, a w środku znajduje się, znaczy dzięki temu przyślą nam może o tak, jakiś kolejny właśnie, kolejną tarczę, żeby odbiła ona ten promień, więc świetnie, to mi się podoba, tylko tu nie wiem, czy ja mam w to strzelić, czy też nie, mogę strzelić w pewnym sensie, okej, strzeliłem, nie wiem, czy to był akurat dobry pomysł, ale już mniejsza, zróbmy to, co zrobić mamy, czyli właśnie w tym momencie po prostu zbudujmy to może teraz, niech będzie, jak już buduję, to buduję, znaliśmy chyba kolejny kolor właśnie w tym miejscu, więc okej, niech będzie kolejny kolor. Więc tak, to zniszczmy skrzynię, tą skrzynię i teraz promień powinien właśnie pójść dalej, no i poszedł, no i o to chodzi. Więc jak on teraz ogólnie tutaj działa? Idzie tutaj i tak w sumie trochę się zatrzymuje, znaczy w sumie już nic dalej się nie dzieje, więc może z tym coś wykombinuję za chwilę. A może i nie. Dobra, niby ja mam w to strzelać, ale też nie za bardzo wiem po co, ale jest czerwony, co niech będzie, używasz niewłaściwego koloru, aha, no to mówi się trudno w takim razie. A ciekawe, czy na tamto wcześniej użyłem dobrego koloru, czy też nie za bardzo. Okej, ale okej, to tak być powinno raczej. Spróbuję tutaj to pomalować. A nie, to już wszystko, tutaj jest wszystko już chyba w porządku. Więc dobra. Podmijamy sobie kolorek. I tu są te drzwi. Podłogę się strzelić nie da za bardzo. Więc poza tym tu nie widzę zbyt wiele, więc trzeba szukać czegoś innego w takim razie. Okej. Pod nami niby coś jest. Ale to tam się tak zwyczajnie chyba dostać nie da z tego, co też tu widzę. Tak, bo tu trzeba jakoś to wysalić. Okej, no to tu mniejsza na razie. Weźmy może na początek w lewo i zobaczmy co i jak tutaj. A może to pospróbuję właśnie teraz strzelić z tym innym kolorem. I teraz użyłem właściwego koloru. O, zawsze to jakiś plus. O, elegancki. Więc świetnie. Pierwszy laser jest na swoim miejscu, jeszcze tylko właśnie ten drugi, który jest po tej prawej stronie. Nie wiem, jak go jeszcze w tym momencie wziąć, ale może zaraz się dowiem. Zobaczymy. Jeszcze na szybkości tutaj poniszczę tych kilka rzeczy. 1:5 nawet, okej, może być 1:5. No i tak, tu nie widać już za bardzo nic, jest coś, czego nie mogę zrobić, tutaj skoczyć się da też nie do końca, więc okej, idziemy na prawo i próbujemy rozwiązać tą zagadkę. Albo cokolwiek, okej. Więc tak, potrzebujemy jakiegoś elementu, który będzie najlepiej w miejscu po prostu. Nie no, to raczej tu ma stać. Przydałby się jakiś laser właśnie jeszcze po tej stronie. Nawet jakiś przedmiot albo cokolwiek, żebym ja na przykład mógł to wziąć. No ale nie wiem, o tu coś jest może. Niestety tak nie za bardzo. Więc próbujemy dalej. Mogę to ogólnie przesuwać? Mogę. Więc tyle dobrego. Nie wiem, czy to jest po dobre, czy nie, ale zawsze to niby coś jest. Tak. Nie wiem, co mam zrobić, znowu nie wiem. Może wezmę tego. Astronauty, bo on tu może się najbardziej nam przydać, chyba. To wie. Dynamit tu popatrzcie, miejsce na dynamit. Okej, idziemy szukać dynamitu. To raczej powinno być dobre rozumowanie. Tutaj chyba się nie wchodzi, no właśnie. Tego też za bardzo nie mogę dotykać. Nie można użyć, no ja wiem przecież. Nie musicie mi tego wypominać cały czas. Wszystko jasne. 2:5, aha. No to taki szczegół mały, ale zawsze to niby jest. Więc jeszcze podejdę może, a tu z przodu. Nie, no to jest po prostu ta tarcza, okej. Tego z przodu też nie mogę użyć, tak?
A już nieważne kim, nikim nie mogę. Nie mogę. Okej, więc może na dół zejdziemy jeszcze na chwilę i tam może coś znajdziemy. Zobaczymy za chwilę. No bo szukamy dynamitu. Z tego co mi się wydaje, to chyba to jest no właśnie najprawdopodobniej, jak już mówię. Mówiłem. Znaczy najbardziej logiczne, co można tutaj w tym momencie zrobić, ale to się okaże w sumie, bo może jednak nie. Da się zaskoczyć na dół? Nie da się, dobra. Znaczy da się, ale się ginie od razu. Więc właśnie... Może i zielony kolor nam się przyda. Kto to wie, kto wie. Więc już testujemy. Rabuś. A tam jest teraz fioletowy, tak? Tak, bo to się od razu zamienia. Patrzcie, pomalowałem to na czerwono. No nie wiem, co ja mam tu zadałbyć, a czas mi już ucieka. Używasz niewłaściwego kodu. No ja wiem, że niewłaściwego, bo tego podobno nie muszę robić wcale. A może tu jakoś... No z tym coś powinno być, ale nie ma tu nic. A może to? A może nie. A może w to strzelić po prostu? Czekajcie. Chyba to nie zmienia koloru promienia. No niestety tak nie za bardzo. Może podniosę ten sobie. I to też nie za bardzo... Chociaż czekajcie, no niby czerwony, tutaj też jest czerwony. A tam ogólnie próbuję się chyba w tym momencie dostać, z tego co mi się wydaje. Gdzie jest ten dynamit, powiedzcie mi, bo nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. No co tu zostało do zniszczenia? No nic nie zostało. Takie szukanie nie wiadomo czego, nie wiadomo gdzie. No właśnie. Tutaj mogę coś działać? Nic nie mogę. Tu mi tutaj ptaki ćwierkają po boku, za drzwiami. Się drzwi nie... No, nie, nie będę za niego mieszał z nimi. No nie wiem po prostu, nie mam pojęcia co ja mam tutaj wykombinować. Pierwszy raz od dawnego czasu, nie wiem co w tej grze mam zrobić. Aż się zdziwiłem, powiem wam, no ale cóż. Co mi, znaczy w sumie kilka minut temu też nie wiedziałem co zrobić, ale jakoś znaleźliśmy, ale tutaj no po prostu już nic nie widać. No nic, dosłownie nic. Tu są jakieś ptaki, nie można użyć, no wiem, że nie można użyć. Ja cię będę to pół godziny jeszcze robił w takim tempie. Dobra. Nie no, ja muszę... O chwilę, może da się tu wskoczyć w ogóle? No tu się nie da wskoczyć, w sumie logicznie. Znaczy no tak w sumie powinno być. Nie no, zamykam drzwi, bo mnie te ptaki denerwują. Zobaczcie mi, już jestem. Dobra, więc tak, mapa wygląda w ten sposób. Promień ten idzie jakoś... Nie wiem. Jeszcze tu jest po prawie to właśnie takie przejście, ale też tam nie wiadomo jak wejść, bo zamknięte na chwilę obecną. Więc tak, tutaj tego przesuwać się nie da. No to trudno. Chyba, że to bym dał, ale to raczej powinno być tam, gdzie było, bo tutaj nic z tym nie zrobię przecież. Chyba, że da się gdzieś jakąś linę pociągnąć. Weźmy sobie policjanta. Tam jest guzik, no nie wierzę w tą grę. Ale to jest denerwujące. Dobra, czerwony czy nie? Tak, czerwony. No nie wierzę w tą grę po prostu. Ale dobra, mniejsza już o to. Wow. Czekajcie, niech... O, dobra, coś mi zaczęło chudzić PlayStation nagle, ale nie wiem czemu. Ale dobra, mniejsza z tym. No i jest w końcu, mamy to czego szukam. Tylko, że tutaj musi być to jednak bądź co bądź w tym kolorze właśnie siwym, więc dobra. No i tyle czasu leciłem na takie coś, nie podoba mi się takie moje granie, ale cóż, wybaczcie mi, wybaczcie. Dobra, na szybkość teraz wszystko to robimy, bo chciałem ten odcinek jeszcze jakoś w miarę czasowo, żeby był dobrze. Więc teraz strzelmy tam, dobra. I to jednak musi być tam, gdzie było, więc niepotrzebnie... Przesuwałem, a już mniejsza o to. No i dobra, udało nam się prawie. Zobaczmy, co się teraz stanie. No i patrzcie, jest łazik. Tyle, że na górze. Czy musimy się tam dostać dodatkowo? No to ładnie. Ciekawe, czy... O, jest chociaż winda, tyle dobrego.
A więc w takim razie bardzo fajnie. Dobra, ten cień będzie nieco dłuższy i tyle. Więc co poradzić, no niestety. Takie życie. Straciłem czasu tyle, no to muszę teraz go nadrobić. W pewnym sensie. Ale dobra, pokonałem przynajmniej ten został drugi, więc elegancko. Możemy iść na górę w takim razie. Tutaj jest chyba guzik i winda powinna zlecieć na dół. I chyba tak też się stanie. O właśnie, elegancko jest i winda. Więc chodźmy, chodźmy, chodźmy na górę. Szybko, 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 jedź, jedź, jedź. Dobra. Tu już takim błyskawicznym tempem lecę do przodu. Gdziekolwiek można, tylko aby nie spaść. Tam jest ogólnie jakaś rzecz, ale nie wiem jak tam wejść. Chwilowo to zostawmy. I idziemy, dobra, pięknie. Tutaj skok. Tutaj postaci nie posiadam, więc tego nie zrobię jak na razie. Dobra. Z przodu jest coś. Patrz na 5, więc też w sumie fajnie. Tu można się włamać, to mogę nacisnąć, tego nie mogę nacisnąć, czyli pewnie muszę się na początek właśnie włamać i jakąś tam kartę dostępu albo cokolwiek takiego znaleźć, pewnie w sumie tak, więc może będzie właśnie w tym miejscu, więc już próbuję, no nie ten klawisz, a już byłoby tak blisko, no ale cóż, trudno się mówi i może teraz elegancko i w środku znajduje się właśnie ten przedmiot zapewne, a więc świetnie, 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 mamy to zrobione i cóż my tutaj mamy, aha, czy jest po prostu przejście dalej, elegancko o to chodzi. I już powoli dochodzę do tutaj, o jesteśmy przy tej gate, znaczy się, więc o to mi chodziło. I czy łazik zostanie zdobyty? Spadł na dół i się zniszczył, no ale chyba to akurat najmniejszy problem, tak mi się wydaje przynajmniej. Więc zobaczmy, zbudujmy go. Czy to będzie koniec, czy jeszcze nie, zaraz się przekonamy. Możliwe, że tak. Oczywiście nie musimy widzieć, że na to wjechałem. No i dobra, drzwi otworzone, więc wyjeżdżamy stąd. Hey, that's my car. It's not your car. You are so possessive. Fine, it's our car, but it isn't his. Come on. A więc dobra, Centrum Kosmiczne Wyspy Apollo, misja ukończona, więc bardzo fajnie i mamy dwa fragmenty oznaki policyjnej i w sumie też może być, oraz to oczywiście procent monet, bo zdobyliśmy około ich 500 tysięcy, więc wynik elegancki, no ale mamy monety za 8, to nie ma się to dziwić. Kolejny złoty klocek jest już nasz, więc 20 na 450, więc no może być w sumie, 21 nawet. Więc tak to wygląda właśnie. A więc idziemy do miasta, znaczy wracamy do miasta. Chyba. Znaczy nie, w sumie nie do miasta, tylko jeszcze na tą wyspę pewnie. Driver, bad news. My men aren't waiting for you at the dock. Yeah, I can see that. They're running late. And by running late, I mean... Still sat here on their behinds! Oh, they've actually gone. Who am I going to shout at now? They'll be here soon, right? I guess so. Just don't let the moon buggy get damaged until they get there. Oh, I'm going out to the street so I can yell at some strangers. See you, driver. Okej, czy już tutaj do nas chyba jadą i przez ten czas pewnie będziemy musieli uciekać albo coś w ten deseń robić. A no właśnie, więc okej, unikaj ochrony wyspy Apollo, dopóki nie przybędą ludzie Chana, więc już poświęćmy tą minutę i zróbmy to po prostu, żeby nie było. A i właśnie po tej akcji, powiedzmy o tej minucie, zakończymy ten odcinek, czy coś w ten deseń, no bo już dosyć sporo trwa. A jeszcze takiego długiego odcinka dawno nie było, okej, czyli tutaj... Może dobrze ten łazik, patrzcie jak on się elegancko obraca, no to jest fajne, tylko że tu może lepiej się wycofajmy, bo oni nas nie chcą złapać, a ja nie chcę być złapanym i takie tam właśnie z rzeczy, więc okej, patrzcie, ja teraz na niego i teraz w prawo i w lewo i kółko. Dobra, mam dwa życia, uciekam, zaraz mi go zniszczą i tak doszczętnie. Dobra, mam jedno życie, co ja tutaj robię, jak zginę to kończę odcinek, naprawdę. 8 sekund, wracamy się na dół, czyli to jakoś jest tędy chyba. Albo i nie. Dobra, udało nam się, tak?
No i ile czasu dotarli do doków? Elegancko. Widzę, że nie mam zapisu gdy, to tak trochę średnio, więc wolę już tam do nich dojechać. I tak właśnie zrobimy w tym momencie. Ale w sumie dobrze, udało nam się w sumie ukończyć kolejną misję w tym odcinku, więc dobra sprawa, to że trochę długo, ale to już szczegół, bo nie mogłem kilku rzeczy znaleźć, no ale bywa. Więc dobra, jesteśmy na miejscu. About time, guys. We'll take it from here. Don't follow us. A więc okej, okay. Rozdział 8 na ratunek, czyli rozdział 7 udało nam się ukończyć. Świetnie. McCain, are you anywhere near downtown? Sure, Chief. Why? We got reports that a gang is trying to abduct Forrest Blackwell. They've got him on top of a building near the Downtown Science Museum. I'm on my way, Chief. Has backup been dispatched? Yes, but by the time they get there, it'll be too late. So hurry up! I really don't want to get on the wrong side of Forrest Blackwell. Więc okej, musimy dotrzeć do mieścia i ocalić Blackwella przed podpaczami. Więc to zrobimy za odcinka, ja się z wami żegnam, jeśli wam się podobało, to subskrybujcie, oceniajcie. Do zobaczenia, trzymajcie, cześć!